więzieniu na ulicy Wielkiej Łubianki w Moskwie istniał tajny blok nazwany Oddziałem numer 2. Osadzano tam specjalnych więźniów. Tam też istniało Laboratorium X. Powstało prawdopodobnie tuż po rewolucji na polecenie Lenina. Zadaniem Laboratorium X było przygotowywanie trucizn i stosowanie ich, czyli wykonywanie za ich pomocą wyroków śmierci. Prawdopodobnie istnieje zalakowana koperta zawierająca nazwiska ofiar Laboratorium X, choć nigdy rząd radziecki nie potwierdził tego. Bez wątpienia jest na niej nazwisko szwedzkiego bankiera Raula Wallenberga, zamordowanego na Łubiance w 1947 roku. Być może są tam również nazwiska tych, którzy wydawali wyroki śmierci, szefów radzieckich tajnych służb. Nikołaj Jeżow. Przez 2 lata to nazwisko wywoływało lęk. Ten człowiek zorganizował i kierował największym w dziejach ludzkości aparatem terroru. Był niemalże Bogiem. Decydował o życiu i śmierci setek tysięcy i milionów ludzi. Ale jak to się stało, że pewnego dnia on sam stał się więźniem i zginął w sposób, którego nie znamy do dzisiaj? Nikołaj Jeżow, urodzony w 1895 roku, do partii komunistycznej wstąpił dopiero w maju 1917 roku. Szybką karierę zrobił w czasie kolektywizacji rolnictwa, gdy zwrócił na siebie uwagę Stalina, wykazując absolutną bezwzględność i sprawność w tworzeniu kołchozów i łamaniu oporu chłopów. Na początku października 1936 roku Jeżow objął stanowisko komisarza spraw wewnętrznych. To zastanawiające. Ludzie, którzy znali Jeżowa, zanim objął stanowisko ludowego komisarza, czyli ministra spraw wewnętrznych, mówili o nim jako o człowieku nieśmiałym, życzliwym innym ludziom, człowieku, który choć zajmował już wówczas wysokie stanowiska partyjne, nigdy nie nadużywał, nie wykorzystywał swojej władzy. Co obudziło w nim bestię? Odpowiedź jest prosta. Stalin i poczucie absolutnej władzy nad życiem i śmiercią innych ludzi. Jeżow uznał, że stał się Bogiem. Oto radziecka kronika z listopada 1936 roku, a więc czasu, gdy Jeżow przejmował komisariat spraw wewnętrznych. Deputowani na 8. nadzwyczajny zjazd rad mieli przyjąć nową konstytucję Związku Radzieckiego. Stalin przystępował do tworzenia nowego państwa i nieograniczonej władzy dyktatora. Aby tego dokonać, musiał zniszczyć starych bolszewików, którzy walczyli z jedynowładztwem cara. Oni nie zaakceptowaliby jedynowładztwa Stalina, musieli zginąć. Działacze partii bolszewickiej, członkowie najwyższych władz partyjnych, choć wspierali Stalina, zawiązali już frakcje i nieformalne grupy, stali się za silni, musieli zginąć. Najwyżsi dowódcy, bohaterowie wojny domowej, mając pod swoimi rozkazami armię, stanowili realną siłę zagrażającą Stalinowi. Musieli zginąć. Aby dosięgnąć tych najwyższych w państwie, należało rozpętać atmosferę podejrzeń, terroru i bezwzględnych działań tajnej policji. To właśnie było zadaniem Nikołaja Jeżowa. On stał się najwierniejszym pomocnikiem Stalina. Rozbudował aparat terroru i oddał go bez reszty do dyspozycji Stalina. Za czasów Jeżowa dopracowano nową metodę terroru, którą można byłoby nazwać uderzaniem od góry. Polegała na wybieraniu ludzi najwyżej postawionych w państwie, członków Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej, najwyższych urzędników administracji państwowej, najwyższych dowódców. Tych ludzi oskarżano o najrozmaitsze zbrodnie przeciwko państwu, przeciwko narodowi. Z reguły o organizowanie spisku, który miał doprowadzić do obalenia ustroju komunistycznego. I zamykano ich w więzieniach. Tam, poddawani torturom, przyznawali się do tych wymyślonych zarzutów.
Ale skoro byli organizatorami spisku, oznaczało to, że musieli mieć pomocników, współpracowników, współzbrodniarzy. Torturowani musieli podać nazwiska tych swoich wspólników. Z reguły Bogu ducha winnych ludzi, którzy oczywiście trafiali do więzień, trafiali do izb tortur, gdzie podawali, byli zmuszani do podania następnych nazwisk. I w ten sposób spisek się rozrastał. Jagoda i Stalin byli zadowoleni. Jagoda udowadniał, jak prężny, jak sprawny jest jego aparat bezpieczeństwa. Stalin pokazywał społeczeństwu, jak wielki spisek narodził się w państwie radzieckim i jak wiele naród jemu zawdzięcza, skoro bronił naród przed imperialistycznymi knowaniami. A tymczasem tysiące, potem setki tysięcy, potem miliony ludzi wywożono do łagrów na Syberię. Do łagrów, z których powrotu do normalnego życia już nie było. Jakże niewiele takich ujęć mógł obejrzeć świat. Marsz więźniów z obozu do miejsca pracy. Żadna kronika nie pokazuje terroru, choć bez wątpienia nakręcano filmy w izbach tortur i łagrach dla celów szkoleniowych. Przeciętni ludzie mieli oglądać inne kroniki i filmy. Oto fragment filmu fabularnego pod tytułem Zakluczony, uwięziony. Naczelniku! Widzi mnie, naczelniku! Dokąd ucieka niesłusznie podejrzany, gdy przychodzą po niego żołnierze NKWD? Wkrótce okaże się, do szefa NKWD. Przesłanie tego filmu było oczywiste. Pokazanie bez sensu oporu przeciwko wielkiej władzy Jeżowa. Wjeżdżał? Uciekłeś. Tak. Dokąd? Do was. A to już kronika filmowa z budowy kanału Białomorskiego. Budowano go zanim Jeżow przejął władzę w Komisariacie Spraw Wewnętrznych, ale metody propagandy pozostały te same. Przy budowie tego kanału o długości 227 km zginęło dziesiątki, a może nawet setki tysięcy ludzi. Uważa się nawet, że liczba ofiar przekroczyła 300 tysięcy. Głód, zimno, choroby i bestialstwo strażników zbierały straszliwe żniwo. A tak budowa kanału Białomorskiego wyglądała na filmie. Proszę popatrzeć. Miało to być piękne i chwalebne miejsce resocjalizacji kryminalistów, którzy żyjąc wyspani, syci i odpowiednio ubrani, mieli szansę powrotu do społeczeństwa. Za czasów Jeżowa zapełniały się łagry. Nikt już nie obliczy, jak wiele milionów ludzi tam uwięziono. 8 grudnia 1938 roku centralne dzienniki radzieckie zamieściły na ostatnich stronach krótkie notatki informujące, że towarzysz Nikołaj Jeżow na własną prośbę zrezygnował ze stanowiska komisarza spraw wewnętrznych, aczkolwiek zachował stanowisko komisarza żeglugi wodnej. 3 tygodnie później, w końcu grudnia 1938 roku, w Komitecie Centralnym odbyła się narada na temat nowego składu KC. Przewodniczył Andrzej Andrzejew, aczkolwiek na sali był Józef Stalin. Ta procedura polegała na omawianiu nazwisk dotychczasowych członków KC. W pewnym momencie padło nazwisko Jeżowa. Na sali zaległa cisza, aż odezwał się Stalin. Jeżow, podejdź tutaj. Jeżow podszedł do stołu. Stalin zapytał, a co sam o sobie sądzisz? Możesz być członkiem Komitetu Centralnego? Jeżow zbladł. Załamującym się, drżącym głosem mówił, że całe życie oddał partii, że kochał Stalina, i że nie zrobił nic takiego, co uzasadniałoby takie pytanie, takie wątpliwości. Knułeś spisek, krzyknął Stalin. Odpowiednio przygotowani pracownicy NKWD przygotowywali spisek przeciwko mnie, a ty rzekomo stałeś z boku. A kogo przysłałeś do Stalina na dyżur, krzyczał Stalin. Z rewolwerem. Po co rewolwer przy Stalinie? Chciałeś zgładzić Stalina.
Trudno powiedzieć, o czym mówił Stalin. Prawdopodobnie któregoś dnia, czy to na daczy w Kuncewie, czy może na Kremlu, dostrzegł rewolwer w kieszeni przy pasie któregoś z ochroniarzy. I to wystarczyło. Ta chorobliwa podejrzliwość podsunęła mu natychmiast wizję zamachu. Stalin zwrócił się do członków Komitetu Centralnego. Nie wiem, towarzysze, czy Jeżow może wejść do składu Komitetu Centralnego. Ja osobiście wątpię. Pomyślcie sobie, jak chcecie, ale ja wątpię. Oczywiście nikt nie mógł już przeciwstawić się takiej opinii Stalina. Jeżowa nie aresztowano, ale wyrok zapadł. 20. rocznica obchodów utworzenia w Rosji Radzieckiej Służby Bezpieczeństwa. Jeżow był wówczas u szczytu swojej potęgi. Wiedział, że ludzie dookoła boją się go i nienawidzą całym sercem. Wiedział, że nazywają go krwawym karłem, ale był przekonany, że zemści się za to. Zbierał dowody winy przeciwko nim. Mikojanowi, Kaganowiczowi, Chruszczowowi, Mołotowowi i wielu, wielu innym. Dowody winy rzeczywistej lub domniemanej. Gotów na każde skinienie Stalina wsadzić tych ludzi do celi i torturami wymusić przyznanie. Wypełniając wiernie polecenia Stalina, Jeżow nie pomyślał, że jego czas jest bardzo ograniczony. Uwielbiał parady i takie wielkie akademie. Wtedy ten człowieczek nikczemnego wzrostu mógł puszyć się i kazać podziwiać swoją siłę. Zaprojektował nawet dla siebie nowy mundur paradny. Przemawia Anastas Mikojan. Towarzysz Stalin uczył nas i uczy, jak rozpoznawać wrogów. Udało nam się przy pomocy towarzysza Stalina osadzić i rozgromić bandę trockistów, bucharinowców i niemieckich szpiegów. Wkrótce miało się okazać, że wrogiem był także człowiek, który tak sprawnie wypełniał polecenia towarzysza Stalina i niszczył trockistów, bucharinowców i niemieckich szpiegów. Sam Mikołaj Jeżow. Stalin nie mógł trzymać przy sobie człowieka, który kierował tak potężną policją i znał wszystkie metody, za pomocą których więziono, torturowano i rozstrzeliwano niewinnych ludzi. Dlatego musiał zginąć, gdy tylko wypełnił swoje zadanie i przestał być Stalinowi potrzebny. Na początku stycznia 1939 roku do sali, w której odbywały się posiedzenia Kolegium Komisariatu Żeglugi, weszli żołnierze NKWD. Mikołaj Jeżow wstał. Wyjął pistolet z kieszeni i położył go na stole. I z taką dziwną radością, ulgą na twarzy powiedział: tak długo czekałem na ten moment. On już dobrze wiedział, co będzie dalej. Wiedział, że dla niego nie może być litości. Oskarżenie o zdradę lub spisek, proces i śmierć. Nowym komisarzem spraw wewnętrznych został Ławrenti Beria, który do tego czasu pełnił funkcję pierwszego sekretarza gruzińskiego komitetu partyjnego i członka komitetu centralnego. On bardzo sprawnie przeprowadził czystki na swoim terenie, zyskując uznanie Stalina. Sam omalże nie padł ofiarą Jeżowa, gdyż ten wydał polecenie zbierania dowodów przeciwko Berii. Chciał go zniszczyć, ale nie zdążył. To Beria zniszczył Jeżowa i jego ludzi. Postąpił tak samo jak Jeżow 2 lata wcześniej. Wówczas Jeżow musiał się pozbyć cicho i szybko ludzi swojego poprzednika. Kazał ich wysłać w służbowe misje do odległych rejonów kraju. W Moskwie wsiedli do pociągów, ale nie dojechali do miejsc przeznaczenia. Na najbliższych stacjach wyciągnięto ich z wagonów i rozstrzelano. Beria w podobny sposób rozprawił się ze współpracownikami obalonego Jeżowa. Lecz fala terroru zaczęła opadać. Co się stało? Sytuacja w Europie uległa gwałtownemu załamaniu.
Wojska niemieckie wkroczyły do Wiednia i Austria została przyłączona do Rzeszy. Hitler zaczął zgłaszać pretensje do części Czechosłowacji, a więc niemiecka agresja szła w kierunku wschodnim. To niepokoiło Stalina. We wrześniu 1938 roku szefowie rządów zachodnich mocarstw zdecydowali się na kolejne ustępstwa wobec Hitlera, zgadzając się na zajęcie przez wojska niemieckie tzw. Sudetenlandu, części Czechosłowacji. Na rokowania do Monachium nie zaproszono radzieckiej delegacji. Stalin nie mógł już mieć żadnych wątpliwości. Wybuch wojny stał się już tylko kwestią czasu, a deklaracje Hitlera nie pozostawiały złudzeń. Wcześniej czy później musi dojść do wojny niemiecko-radzieckiej. Tymczasem Armia Czerwona, pozbawiona doświadczonych dowódców, sparaliżowana strachem przed następnymi czystkami, utraciła swoją potęgę. Trzeba było jak najszybciej odbudować siłę wojska, które w ciągu 2 lat straciło od 40 do 80 tysięcy oficerów. Ich miejsca zajęli ludzie bez wykształcenia i doświadczenia. Oto radziecka kronika z 1938 roku, pokazująca, jak bardzo społeczeństwo tego państwa było gotowe do walki. Mężczyźni i kobiety, wszyscy przygotowują się do odparcia wroga, mówił lektor. Jednakże najbardziej zdyscyplinowane społeczeństwo nie mogło zastąpić armii na polu walki. To właśnie Beria musiał zahamować rozpędzoną machinę terroru, aby można było przywrócić względną normalność w społeczeństwie sparaliżowanym strachem, gdy zamarła wszelka inicjatywa i przedsiębiorczość, gdy dyrektorzy fabryk bali się podjąć jakąkolwiek decyzję w obawie o własne życie. Takie było pokłosie Jeżowszczyny w państwie zamienionym w więzienie. Jeżowa nie torturowano. Nie było takiej potrzeby. Bardzo skwapliwie przyznawał się do wszystkich stawianych mu zarzutów i gorliwie współpracował z oficerem śledczym. Czasami z taką gorliwością, że dochodziło aż do absurdów, gdy oficer śledczy był za głupi i trzeba było wycofywać zeznania Jeżowa. Nie było z tym najmniejszego problemu. Darto kartki z jego starymi zeznaniami i wypisywano nowe. Oczywiście Jeżow również chętnie oskarżał innych ludzi, z reguły nie mający nic wspólnego z działalnością antyradziecką. Tak było w przypadku starego komunisty Dmitrija Bułatowa. Pewnego razu wezwano Bułatowa do gabinetu śledczego. Gdy wszedł tam, zobaczył siedzącego za stołem Jeżowa. Znał go dobrze. Przed laty byli sąsiadami. A później Jeżow kazał go aresztować i Jeżow go przesłuchiwał, kazał go bić. Także Bułatow dobrze zapamiętał Jeżowa. I wtedy, gdy doprowadzono do tej konfrontacji, Bułatow, stojąc przed Jeżowem, z jego ust usłyszał, że to on, Bułatow, był wrogiem ludu i organizatorem spisku. Oczywiście nie miało to nic wspólnego z rzeczywistością. Za czasów Berii fala represji zaczęła opadać. Normalność, jaka wracała do Związku Radzieckiego, nie była jednak zasługą Berii, tak jak terror nie był tylko wymysłem Jeżowa. Oni byli wykonawcami poleceń Stalina. Jak i kiedy zginął Jeżow? Według jednych przewieziono go do specjalnego suchanowskiego więzienia NKWD pod Moskwą i tam rozstrzelano 10 lipca 1940 roku. Według innych stało się to w więzieniu na Łubiance, w strasznym laboratorium X.